pierwsza myśl, jaka mi się nasuwa, to przede wszystkim niesamowita defensywa. Na każdej pozycji mocna zawodniczka, znane nazwiska. One nawet nie tracą bramek, grając w osłabieniu. Coraz bardziej zgrany zespół, no chyba spotykamy się z nimi drugi raz. Tym Buduczność zaszedł tak daleko w zeszłym roku i to jest ich wizytówka. To nie mają. Pst, nie mają. Każdy zespół ma minusy. Na pewno Podgorica też je ma. Myślę, że jakieś osłabienie będzie brak Klary Woltering na pozycji bramki. Mecz meczowi nierówny, tak? Nie ma po prostu meczu, którego nie można wygrać. Przede wszystkim koleżanka z reprezentacji. Duży spokój, doświadczenie. Bardzo fajna dziewczyna o ciepłym sercu, bardzo dobra piłkarka ręczna. Pewna zawodniczka na swojej pozycji, kompetentna. Dobry przegląd boiska, dobre wyszkolenie techniczne. Jest bardzo dobrym obrońcą, jest mega dobrą środkową. A myślę, że o Kindze Bezdrze mogłabym tutaj i mówić, i mówić, i mówić, i mówić. Na pewno upartość. Doświadczenie połączone z młodością. Zaliczyłabym bramkę, charakter. To, że jesteśmy zgranym kolektywem, mimo tego, że mamy mega osłabiony zespół. To, że tak naprawdę na nas nie ciąży żadna presja. Chęć walki, chęć pokazania się w tej Lidze Mistrzów, bo tak naprawdę do tej pory nic nie osiągnęłyśmy w tych zawodach. Jedziemy z tym, co mamy, jedziemy z dużym serduchem, z taką chęcią pokazania się z jak najlepszej strony. I chęć grania, chęć wygrywania. Mamy dużo doświadczonych też zawodniczek. Ta młodość połączona z doświadczonymi zawodniczkami może zdziałać wiele. Słabą stroną Selgrosu, nad którą ciężko jest pracować, jest ilość naszych zawodniczek. Posypało nam się 4 zawodniczki z pierwszego składu. Te ubytki kadrowe są bolesne. I ciężko nam będzie się w ten sposób wbić tą Ligę Mistrzów. Na poziomie Ligi Mistrzów nie liczy się 1/7, liczy się 16. Musimy chyba pracować nad wytrzymałością, żeby wytrzymać te wszystkie mecze z taką ilością zawodniczek, jaką posiadamy na dzień dzisiejszy. To use the telescopic lens.